Cześć, z tej strony Atrendil w czwartym odcinku serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy w miasteczku Faukarville i nie możemy iść główną drogą, gdyż niemieccy żołnierze są przy karabinie maszynowym. Dobra, ci leżą. Jeżeli chodzi o widok sytuacyjny, to na razie przeciwników nie widzimy. Czy tutaj kogoś zobaczymy? Nie wiem. Chodźcie za mną, towarzysze. Chodźcie, chodźcie. Dobra, chyba wychodzimy na tyły. Tak jest. Aha, nie zauważyłem, że muszę przeładować. No, przygłoście go trochę. Ale jakoś się nie ukrywa. Są. Nie widzą nas na razie, ale... Tędy nie obejdę. Chodźcie za mną. Jeden zdjęty, drugi również. Dobrze, już... Aha, jeszcze po prawej stronie będą. Na jego tyły raczej przejść nie możemy. Więc na razie... O, jest tam. Teraz się wychyli. O cholera, jeszcze tutaj z karabinem. Dobra, nikt nie dostaje. Granat rzucę, może się uda. No, jak? A teraz szarża. Dobra. Czysto, bezpiecznie. A co to za granat? Kto to rzucił? Ile tam mam? 3 magazynki. Jeszcze zostawiam karabin. Nie popełnię tego samego błędu, co wtedy, że zamieniłem i raczej nie była to dobra zamiana. Jest dobrze. Zapis kolejny. Kościół. Chować się. Dobra, ilu ich tam jest? Jest utrzymanie miasta. No to czyli musimy przebić się do kościoła. Dwóch i dwóch. W porządku. Tylko których przygwoździć? Chowajcie się, chowajcie, chłopaki. Spróbuję przebiec dookoła. Oby się tylko to udało. Jak spotkam tutaj Niemców, to nie będzie to za ciekawe spotkanie. Karabinem maszynowym na razie tutaj nic nie zdziałam. O cholera, zobaczył. Ale ten nie widzi. Zdjęty. Drugi też. Trzeci. Co to jest? O cholera. Chodźcie chłopaki, pomóżcie, dzięki. Nie za ciekawie jest. Chodźcie tutaj. Ile ja mam w ogóle życia? No to jeszcze 2 strzały i jestem ciepły.
koniec. Dwa magazynki. Chodźcie, chłopaki. Jest dobrze. Czemu tutaj jest karabin i żadnego żołnierza przy nim? Tędy nie obejdziemy. Aha, tak jest. Od razu. Szarży na pewno nie będę stosował. Dobra, nie widzą. Nie trafią raczej. Szarżuj jednak. W środku są. A gdzie jest wejście? A jak się wytrzymacie? O, to chyba będzie zamiana, to wy będziecie teraz szarżować, a ja będę was osłaniał. Zamknięte. Chyba widziałem. O, cholera. Dobrze, pięknie. Szybka akcja. Wykorzystaj i obroń pozycji przy... O, cholera. Za mną. Gdzie jest ta pozycja? Zaraz tutaj nadciągnął, tak? Biegną. Oby tylko sił starczyło. Schowajcie się. Gdzie ich widzicie? Aha, z tej strony też nadciągają. Uwaga. Nie przebiegną. Dobrze jest. Jeszcze fala nadciąga. Uwaga, chłopaki. Nie, nie. Nie szarżujcie tylko. Stójcie i strzelajcie. Tak, schowajcie się. Ktoś nas przebiegał po lewej stronie. Już nie ma, tak? Zabij Niemcu moździerze. A jak? O, cholera. A gdzie oni są? Jak tam tędy przejść? A, dobrze. Chodźcie, chłopaki, chodźcie. Jest niebezpiecznie, ale przeżyjemy to. Tylko trzymajcie się blisko. Już? Nie ma przy moździerzu, czy jeszcze ktoś? Z pistoletem wiele nie zadziałam, to trzeba wymienić. Dobrze, dzięki. Bardzo dobrze. Karabin? Karabin, tak. I co teraz mam zrobić? Wykonano, zabezpiecz miasto V. Carville. Dobrze. Spotkać się z Makiem, aby zakończyć swoją misję. I jak? Ledwo. O, Baker zmasakrowany. Jeden strzał i byłoby po nas. I znowu trzeba by było od zapisu utrzymywać się. Ale dobrze, że co każdy rozdział, co każdą misję mamy pełny pasek życia. Mac? Heard our guys were wiped out in a German counterattack. Baker, I pegged you wrong. First I thought you were a shy, poetic young man. Turns out you're a shy, poetic young man
who kills everyone who gets in his way. Tak, i obrywa. Downright admirable quality. Od teraz muszę bardziej uważać na siebie. Ale też i dobrze wszystko wykonywać. Szybko, sprawnie, komendy. Nie mylić klawiszy, bo pewnie zauważyliście tutaj z szarżą. Chodziło mi, żeby strzelali, a ja jakoś, nie wiem... Z automatu, prawy przycisk myszy, lewy, jakbym chciał od razu strzelać. Okej. Okay. Kolejny rozdział. Kolejna misja. Szparagi Romla. Okolice Hayesfield. Hartsock told us of one bar fight too many. His reward was a nasty scar on his cheek, courtesy of a loudmouth lumberjack and a broken beer bottle. Allen and Garnett said they both enlisted right after high school, rather than wait to be drafted. When it was my turn to talk, I just froze. I realized that nothing in my life before had really meant anything. Until now. We have to link up with the other squads in Veerville. Any minute now, gliders are gonna start landing in that field. If a glider hits even one of those poles, it's curtains for the boys inside. Clear out as many of those damn things as you can. Dobra. You know, he has a nasty habit of making this shit sound easy. Okay, Baker. Lead the way. W porządku. Misja brzmi... No co? Zniszcz słupy na wschodnim polu. Myślałem, że jakiś opis będzie. No dobra, rozwalimy. Ale czym? Mamy saperkę? Chociaż? Już? A, teraz dopiero zaktualizowało. Niemiecki marszałek polowy Rommel przewidział, że alianci przeprowadzą desant z szybowców, więc na polach rozkazał powbijać słupy, które miały zniszczyć ich skrzydła. W porządku. Niemieckich żołnierzy też już słyszałem. Dobra, jest. Tak jest, od razu. A gdzie wy zniknęliście? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Sami nie biegnijcie. Co? Chodźcie. Musimy się zbliżyć. Niemieckie posiłki będą cały czas przybywały, póki nie zostaną wypełnione cele misji. No to nie za bardzo fajnie. Chodźcie tutaj. Chowamy się i... Co wy biegniecie? Cholera, nie, tak, tak, nie może być, jeszcze raz. Co ja najlepszego zrobiłem? Zestrzelili go. Tak. Tak nie może być, już... No dajcie spokój. Chodźcie. O, cholera. O, o. Nie, 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 nie. Tutaj, tutaj. Skąd oni strzelają? Tak z daleka? Traficie? Dobra, na razie... Na razie jest w porządku. Może ich obejdziemy. Nie widzę ich. No to od czego jest widok sytuacyjny, prawda? Jeden za tymi belami. Jeden przy dziale przeciwpowietrznym. Tutaj, eju. I tutaj, z karabinem.
Trzeba oczyścić najpierw tę stronę. Dobrze. Obejdziemy. Wy tam na razie sobie się zajmuj... O, nie, nie. Widział nas. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Tutaj nas nie widzą na razie. Nie, 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 chodźcie do mnie, do mnie. Znowu ten sam błąd. Co ja robię? O, tylko chodzi o strzelanie. Tak, przyciśnijcie ich. Tamten może nas nie widzi. Ojej. Mamy 5 granatów z kolei. Dobrze. Dobrze, już po wszystkim. Oho, tamten strzela. Jest dobrze. Schowajcie się. Tamtych nie strzelajcie. Najpierw trzeba z tego przy karabinie rozłać. Dobra, nie strzela póki co. Może nie trafił. Trafił. Mój błąd. Przegraliśmy. Bo biegłem jak wariat. Nie o to w tym chodzi. Chodźcie. To będzie trudna misja. Ale takie podstawowe błędy. Czemu mi się wzięło, że naciskam prawym przyciskiem myszy od razu, żeby szarżowali? Dajcie spokój. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No, właśnie. Takie błędy. Zaraz. Tylko żeby was nie trafił. Dobrze. Zaraz nie będą się wychylać. Tamten stoi, na razie nas nie widzi, ale... Niewiele trzeba. Gdzie ty jesteś? O, tak. Jeszcze raz. Oddajcie spokój. A wydawałoby się, że tak do tej pory nie miałam żadnych problemów. A teraz? Dobra. Trzeba to rozkminić jakoś. Wszystko po kolei, na spokojnie. Tak, będą. Najpierw z karabinem się zajmiemy. Chodźcie. Garnet dostał. Skąd jeszcze strzela? O cholera. Stamtąd też? Dobrze. O, Allen, uważaj. Dobrze. I z karabinu może coś się uda. Strzelajcie w tamtych. Ja będę osłaniał z karabinem. To jest chyba najlepsze teraz wyjście. Tamten to w ogóle się nie będzie pokazywał. No, biegniecie czy nie? No, przebiegacie.
Ciekawy jestem, jak długo to zajmie. Rykoszetem oberwali nasi. Allen! Nie, to... Na rzeź ich wysłałem. Jeju. Ale ze mnie dowódca. I to tak właśnie jest. Wziął, pochwalił, klątwę rzucił i teraz nie wychodzi nic a nic. Niby dobrze karabinem maszynowym. Przyczailiśmy się. Strzelaliśmy, nie było tak źle. Ale teraz... Chodźcie tutaj. No chodźcie, chodźcie. Ukryjecie się? Chodźcie, zostawcie ich. Gdzie trzeci? Gdzie trzeci? O, biegnie. Trochę się spóźnił z rozkazem. Tak jest. Ten sposób. I... Ostrzał. Pięknie. Trafię? Nie, nie ma takiej opcji na to. Dobra, załatwiony. Tutaj też go obejdziemy. Nie, nie, dobrze, dobrze, zostańcie tutaj. I ostrzeliwujcie tego właśnie. A ja postaram się, żeby ten nas nie zobaczył. Aha. Chodźcie, chodźcie. Przebiegnę drugą stroną. Tylko musicie trochę ich ostrzelać. Dać mi trochę czasu, żebym się przebił. Dobra, leży. Drugi też. Jest dobrze. Tamtego też zaraz ostrzelamy. Będzie dobrze. Tym razem czuję, że będzie dobrze. No... O, chyba... No nie. Co ja sobie wyobrażam, że to jakaś strzelanka typowa? Nie jest typową strzelanką. Ale mi wychodzi. Ale marne. A tak świetnie już było. Już... Już prawie. I taki prosty błąd. Przygwoździli mnie tym razem. Pasmo niepowodzeń. Ojeju. Chodźcie, chłopaki. Tak, zostańcie przy mnie, a na pewno przeżyjecie, tak? Dobra, wychylcie się i tych trzeba. Trochę podejdę i granatem rzucę. Aha, żeby tylko trafić. Celownika nie ma. Dobrze, dwóch. Sorry. Chodźcie tutaj. Dobra, tak samo trzeba zrobić. Przejść dookoła. Nasi się nimi zajmą. Ja z tej strony. O, widzi nas. Żeby jeszcze tylko trafić. Weźcie tych, ostrzelajcie.
Może nie trafi. Ale tak samo ja w niego nie trafię. Jak? Granat? No nie. Stay with me. Jeszcze jeden. Dobrze, że przybyliście. Coś sobie sam nie radzę. Chodźcie na spokojnie, bez wychylania się. Tam za belami chyba po prawej stronie jest. Tak jest. Dobra, leży. Ale chodźcie, też nie można tak się wychylać. Już trzeba się uczyć na błędach. Za tymi workami z piaskiem powinno się udać. Tak, jak ich tutaj trochę ostrzelacie. Raczej nie mogę się obrócić, właśnie. O nie! Dopóki nie wykonam misji, to oni tak będą, tak? Rozumiem. To trzeba belę rozwalić. Słupy na polu można zniszczyć ładunkiem wybuchowym. Dobrze. Może od razu trzeba tak było. A nie ja. Takie głupoty. Ale to marnie mi wyszło, naprawdę. Ale bali już nie podłożą. Dobrze jest. Oj chłopaki, co ja robię? Zaraz będzie po wszystkim. Trzeba się przesunąć. Ciekawy jestem, czy chwyci karabin maszynowy. Jeżeli tak, to znowu mamy przewalone. Chodźcie chłopaki. Zostawcie ich na razie. Z drugiej strony przejdziemy, rozwalimy te kołki. Chodźcie, chodźcie. Dobra, przyciśnięty. O to chodziło. Ilu ich? Trzech tym razem? Znowu nie miałem amunicji. Zostańcie tutaj i osłaniajcie z tej strony. Jakoś to będzie. Będziemy teraz się przesuwać tam do tego działa. Jeszcze kilka. A mogłem tak od razu, wiecie? A ja głupi brałem i myśląc, że tak szybko nie będą niemieccy żołnierze wspierać swoich, przychodzić do tych okopów, z których zostali już
wybici. Dobra, trzeba podejść bliżej. Ale gdzie? Dacie radę? O, nawet nie przeładowałem. Świetnie, nie? Gdzie biegniecie? Czy ja? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Gdzieś się schować, ale gdzie? Dobra, mam nadzieję, że nie przypłacą tego życiem. Uciekajcie. Chodźcie, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną. Raz, 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 raz. No gdzie wy? O, dobrze. Aha. Chodźcie. Biegnijcie. Trzeba się schować. Albo spróbujcie tutaj. I z tego miejsca. No nie, znowu tamci. Ale z tego miejsca. W tych strzelajcie. Może nie będzie tak źle. Gdzie są? O, jeszcze tam. Czyżby ostatnia? Tamci. Tamci raczej w nas nie trafią. Raczej. Chyba, że mają takie oko. To jest misja naszego przeciwnika. Tak słabo mi poszło w tym odcinku, ale to początki, jeszcze się motam za bardzo. No i gdzie? Nie widzę już żadnych. Tam? No tak, tam. No jasne, nie zauważyłem. I znowu przebiegać. Motam się cały czas. A ci tylko krążą. Chodźcie, jeszcze raz trzeba. Później pewnie trzeba będzie uciszyć działo. Aha. Tak jest. A przy karabinku? Też jeden. Jeszcze cicho, może nas nie zobaczą. Trzeba było się cały czas tędy w okopach przedzierać. Tak. Koniec z wami. Tak. Wiecie co? Ten granat jest bez sensu. On w ogóle nic nie jest wart. Pod nogi im rzuciłem, a oni jak gdyby nigdy nic... co to było? Taki granacik tylko. Ostatnia czy nie? Jeżeli nie, to wolę tutaj zostać, zanim ci tutaj do nas znowu przyjdą i zaczną. Oczyść drogę dla lądującego szybowca. O! No to dobrze, wykonano. Zapis stanu. Dobrze, wiecie co? Na zachodnim polu? Teraz zachodnie pole? Ale stan zapisu był. Chodźcie, chłopaki. Będzie trzeba tamtędy przejść. Ładnie. Dobrze, że lądują szybowce. Ale teraz już... Ale teraz... Teraz pora zakończyć czwarty odcinek serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Wiecie co? Wybaczcie, ten odcinek nie był mój. Sami widzicie, jak się motałem, ile razy podchodziłem do tego. A takie wydawałoby się to proste. Proste zadanie. Rozwalić balę. A ja biegam od jednego stanowiska do drugiego. Chcąc wyeliminować niemieckich żołnierzy, by wtedy rozwalić balę. Zamiast przesuwać się od jednej strony, od prawej tak o, i rozwalać po kolei, to nie. Wolałem po swojemu. No i głupotą taką przypłaciłem, no niestety. Przypłaciłem tym, że musieliście oglądać moje fejle. Dobra, w każdym razie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.